O, zobacz, te kropelki co spadły, to jeszcze jest Nakrop. świeży nakrop. Pasieka u Damiana. Idziemy zobaczyć, co tam pszczoły przyniosły. Pierwszy ul z brzegu. Jaka tu jest pszczoła? Daszki zamienione. Daszki są zamienione. Hengenhofer właśnie. Tą będziemy rozmnażać, bo ładnie zarabia. Pszczoła Hengenhofer. Zarabia komórkę 4,9. Także ją będziemy rozmnażać po rzepaczku. Fajna pszczoła. Bardzo ładna, plemna, miodna. Podobno pisali, że jest odporna na warozę. Co mogę stwierdzić? Jak się odsklepuje trutniowy, to nie ma warozy. Także można sobie, jest dużo do, można sobie dużo pomyśleć na ten temat. Każdy sobie niech sam myśli. Ja szukam warozy w ulu i jej nie widać. Bez żadnego leczenia. Ostatnia ramka jak wygląda? Leczenie jest tylko jesienne. Nawet tutaj w tych ulach nie ma ramki pracy. To jest matka u nas. Trzeci sezon. To jest ostatnia rameczka. Nabita. Dajmy zbliżenie. Ostatnia. No jeszcze nie poszyta. Ładnie, ładnie. Ostatnia, wiadomo o co chodzi, nie? Do pełna miodek. Tam gdzieś już będzie poszyta, no ale nie chcę mi się patrzeć, bo... No pokażmy jeszcze którąś. Mogę ją przytrzymać. To odsuniłem, bo zawsze tą jedną można... O Jezus Maria, uwielbiam. Pszczoła jest mniejsza, bo już jest tak praktycznie ten ul w 100% na... Komórce 4,9, także super. Dużo mniejsza. Fajna. No to już powoli szyje. Pszczoła jest bardzo fajna, bo nie potrzeba ramki pracy na tych ulach. To jest ul wielkopolski poszerzany. Miodnia sam. Wielkopolski? Warszawski poszerzany. No tu już zaczynają sklepić. Super. Także pszczoła nie ładuje się do nadstawek, praktycznie nie składa. Pełne ramki. Nie składa. Ciężkie. Nie składa po prostu tutaj jajeczek w miodni jest. O, tu już jest zasklepiona. Dobrze, jesteśmy na koniec dnia, to już im tam za dużo nie poprzeszkadzamy. Przez noc się uspokoją. Po 19. No nabite. O, pięknie. Na grubo. No, także tutaj nie ma co. Piękne ramki. Pszczółka jest fajnie, jest mniejsza. Łagodna. No po niej będziemy, możemy zajrzeć zaraz w gniazdo, zobaczyć. Ale nie, bo tutaj jest w sumie, nie będziemy im przeszkadzać. Nie będziemy, tak. Możemy na innym pokażemy ulu. Bo po co? Na innym ulu, jak gdzie jeszcze jest przejście z 5,15 komórki na 4,9, jak to jest oznaczone, bo tutaj tak naprawdę to są same 4,9, to za dużo się tak nie pokaże. No chyba, że zostawimy to na jakiś inny filmik. No dobra. Zobaczymy. Dobra. Na razie co tam mamy do wglądu. Pszczoła jak widać spokojna, Hengenhofer. Bardzo fajna pszczoła. Super pszczoła, no. Nic. Zero reakcji. Mówię, bardzo fajnie zarabia na 4,9, nie przerabia ramek. No to też jest trochę sztuki, żeby spokojna przejść i bardzo na taką plenna ramkę, to trzeba mieć odpowiednią pszczołę. Do tej pory nam się sprawdzają cele, bardzo fajnie zarabiają Hengenhofery. No, zdarza się któryś ulżeń gorzej, ale w większości fajnie przerabia. No i karkówka też, kartówka też fajnie przerabia. No, to jest dużo cennej wiedzy dla... Hengenhofer, ten H47, nie, ten Sklener H47 już potrafi namieszać w tych ramkach. Na 5,15 jeszcze spoko, już 4,9 już się jej pierdzieli troszeczkę. No to jest, jak ktoś będzie chciał przychodzić na komórkę 4,9, to też tutaj kiedyś nagramy na pewno jakiś porządny filmik. No, trzeba będzie. Mówiący o tym wszystkim. Taka zabawa po prostu fajna. Pszczoła jest bardziej miodna na komórce 4,9.
jest zdrowsza przede wszystkim. Mniej, mniej potrzebuje na przykład wykorzystania miodu, żeby polecieć. No jest, jest. Zużywa mniej miodu, nie? Jest naprawdę bardzo fajna. Szmaty. Wiadomo po co są. Nie będziemy tłumaczyć, bo po co. No i tak. Coś jeszcze? Chyba wszystko. Tam pokaż jeszcze tamtego na dwóch miodniach. Warszawski poszerzany i jeszcze dwie miodnie. Tylko to są dużo większe miodnie. One są jak połowy warszawskiego poszerzanego. Nabite atlinie. Tutaj dwie miodnie takie duże. Trochę bardziej agresywna pszczoła jest, a tu jest jedna miodnia. To jest druga. Wszystko nabite. No nic. Dzięki. Przechodniów nagramy. Pozdrawiamy. Cześć. No, tu jest cela nasza reprodukcyjna, którą... Kolejny ul. Zobaczymy jak to z tym miodem wygląda. Duża miodnia, bardzo duża. Tak naprawdę... O, uciekaj małeńka. Ile ona ma? No jest wielka, no powiem ci tak. Prawie ale 30 cm? Na jej potrzeby, no. Jak nie więcej. Jest szeroka, wysoka. To jest miodnia galanta naprawdę. Ul warszawski poszerzany. Tak, ten już jest warszawski poszerzany. Nabite. Zobaczymy ostatnią ramkę, tak. Jeżeli byście kiedyś próbowali, tak jak tu my mamy kocyki czy coś, bawełniane, pamiętajcie. Tak, zapamiętajcie, bawełniane. No ostatnio, i nie ma wilgoci. Ostatnią ramkę zawsze sobie sprawdzimy, ta jest jeszcze lekka. Czyli ostatnia rameczka, ale to jest taka rama. Ale jest mi. No już troszkę jest, ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze mają przecież u nas jakieś półtora tygodnia zbierania z samego rzepaku. Także jeszcze dobrze. A jak widzicie, nie ma tu nigdzie rzepaku. O, tu już jest na przedostatniej. Tu jest około 12 ramek takich. 12 ramek. Konkret. Tu już jest też miód pełny. Leci jeszcze, o. Jeszcze z nich leci świeżo, jeszcze nakrop. No i reszta już jest pełna, tak. Czyli oczywiście tak zarabiają to od początku. Ostatnie dwie ramki jej zostały pełne. Czekaj, daj mi pod słońce trochę. Pod słońce jest tam. O, zobacz, te kropelki co spadły, to jeszcze jest nakrop. Świeży nakrop. Pięknie to wygląda. No, pszczoła. To cela? To jest cela. Bardzo fajna, bardzo ładnie. O, ta już jest na całości, na 4,9. No, na takich miodniach spokojnie sobie radzi, widać. Mała pszczoła. Mała pszczoła. Jest coś pięknego. Zachęcam. Węzę można dostać. Miody karpackie. Że tak powiem, bardzo fajni faceci. Fajnie się z nimi współpracuje, tak? Wysyła się własny wosk. Oni zwyczajnie odsyłają węzę przerobioną. I ta węza ma głębokie dno ma. Tak, tak. Co jest ważne, bo jest więcej po prostu... W gnieździe tak, jak najbardziej do gniazda jest to bardzo ważne. Więcej mleczka pszczelego. Więcej mleczka jest w każdej komórce. Fajna. Dane dla każdej pszczoły, czyli pszczoła jest lepsza. No, proste. Jest zdrowsza, bardziej wytrzymalsza. Głęboka węza, pamiętajcie. No i tak to wygląda, no to nie jest pora, żeby zaglądać do pszczół, bo już jest wieczór, ale może dlatego, żeby im później nie przeszkadzać, bo jak się raz zajrzy w ciągu dnia, to one tak naprawdę już tak nie będą zbierać, bo jej się wybija z rytmu. Wieczorem to się przez noc uspokoją i rano sobie wystartują jeszcze na rzepaczek. A sobie powoli schodzą. Tu naokoło rzepaku nie ma, jest troszkę dalej, mają jakieś 900 metrów do kilometra. I ładnie zbierają, widać po miodniach, że potrafią, tak? No, teraz zaczyna kwitnąć. Nie no, już jest w pełni rozkwicie. Głóg, z którego też fajnie ciągną pszczoły. Widać, że jest na głogu pełno pszczół. Idą, chodzą, zbierają z tego. No, jarzębina też kwitnie. Tak. Tu jest końcówka naszej jarzębiny. Nazbierały z tej jarzębiny. Jarzębiaka. No. Tak to wygląda. Pozdrawiamy, cześć. Ciao, bye bye. Siemandero.